Dzień dobry. Witajcie ponownie. Powiem tak, są uśmiechnięci, radośni, pogodni, pełni sił, energii, pewni siebie. Cieszą się znakomitym zdrowiem i doskonałym samopoczuciem. Mowa o uczestnikach kursu samoobrony jiu-jitsu prowadzonego we Wrocławiu przez mistrza Marka Rudzkiego. Ci ludzie znaleźli doskonały sposób na bardzo przyjemne spędzenie wolnego czasu. Nie tylko przyjemne, bo co ważniejsze, pomijając nawet wszelkie walory zdrowotne, umiejętność samoobrony jest bardzo przydatna we współczesnym świecie. Panie Marku, termin jiu-jitsu powinniśmy tłumaczyć jako, cytuję, łagodną siłę w samoobronie. Jednocześnie w tej sztuce walki wszelkie chwyty są dozwolone. Jak to się ma do łagodności? Tak, jest to łagodna sztuka walki stosowana w formie łagodnej lub bardzo ostrej, w zależności od sytuacji, jeśli jest zagrożenie bezpośrednie życia. Przede wszystkim stosujemy ją, aby obezwładnić przeciwnika, nie używając siły, czyli wykorzystując minimum wysiłku, maksimum skuteczności. A czy są jakieś określone wymogi, które powinni spełniać potencjalni uczestnicy kursu? Praktycznie nie mamy żadnych przeciwwskazań. Ćwiczący mogą przychodzić do nas na zajęcia w wieku od 4 do nawet 80 lat. Zajęcia odbywają się w grupach. No i ćwiczenia są dostosowane do wieku i możliwości fizycznych wszystkich uczestników. Trudno mi sobie wyobrazić młodą, subtelną, kruchą dziewczynę, która stacza zwycięską walkę na ulicy z, powiedzmy, złodziejem torebek. Czy to możliwe? Myślę, że jak najbardziej. Kobieta da sobie radę, jeśli oczywiście zna miejsce wrażliwe i czułe u napastnika, doskonale da sobie radę. Jak widać tutaj na pokazie, dziewczyny doskonale sobie dają radę. A jak długo trzeba ćwiczyć? Oczywiście wiem, że jest to uzależnione od osobistych, indywidualnych uwarunkowań, ale żeby poradzić sobie właśnie na ulicy. To zależy od indywidualnych predyspozycji, ale minimum 3-4 miesiące już daje nam jakieś takie podstawy do tego, żeby nauczyć się tych podstawowych elementów samoobrony. Czyli wśród pana kursantów, zapytam jeszcze tylko krótko, znalazły się przypadki, które niestety musiały wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce? No bywało kilka razy i doskonale sobie poradzili. Zanim zobaczą Państwo kolejną próbkę umiejętności kursantów jiu-jitsu we Wrocławiu, powiem jeszcze tylko, że jedna z głównych zasad sztuk walki brzmi: możesz, jeśli tylko naprawdę tego chcesz. Ci ludzie naprawdę chcą i proszę bardzo, nawet po kilku lekcjach nic nie jest dla nich niemożliwe. To wszystko w atmosferze wspaniałej zabawy, więc czego chcieć więcej? No tak, ale to...